Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Empire Total. Oczywiście kampania naszymi plusami. No i no cóż, mamy bitkę z Hanowerem, który postanowił nas zaatakować podczas tego szturmu. No i cóż, nasze wojska tutaj pobiegną to przez ten murek. Po prostu rozstawią. No tu mamy stosunkowy... Myślę, że komfort. Bo co tutaj idzie na nas? Tu idzie, czy to... Że on się cofuje? Czy on mnie atakuje? Tu jest piechota liniowa. Po 99 chopa. Mieszkańcy z różnicami się nie liczą, bo to jest... useless. Mamy jakieś koszary, sztab, zbrojownia, dom. Fajny dom. Chciałem w takim domu mieszkać. W razie to na więzienie wygląda. No ale dobra. To już lepiej wygląda, autentycznie. Ale mniejsza z tym. Czekamy aż... do nas przyjdzie. On powinien do nas przyjść, bo on nas atakuje. Nie wiem, co on tam zamierza zrobić. Mają ładne doświadczenie, widzę, większość ma tam paseczek. Fajny oddział. O, to jest chyba ich najlepszy. Nie, to jest jakiś bazowy. No i co, czy oni nas przyjdą, żeby to tak stać? Czy oni się ruszą wreszcie? Czy czekają, że się rozstawią wszyscy? Nie wiem. Jest ich generał? Chyba idą do nas. Znowu gdzieś jakoś inaczej rozstawiają. To jest dziwne. To jest ta nasza milicja, która jest w sumie do wymiany. Powiedziałem, niech te trzy oddziały milicji, co i mamy, zmienić na dwa oddziały artylerii dodatkowej, już takiej normalnej, która może się poruszać. I jeden oddział konnicy jeszcze. Wiesz, to mi się po prostu przyda. Będziemy mieli po prostu armię już profesjonalną. Nie wiem, jakich pokoi by się ruszyli, no może... Bo nasza artyleria tutaj nie sięga. A, weźmy może konnicę. I że nie ma, kurde, kolizji w tych mediwalach. Dobra, konnica może nam tu ruszy. Nie wiem, no, zaatakował mnie i teraz tak se stoi w miejscu. Mega dziwne. No cóż, chyba wygląda na to, że będziemy musieli
je przemieści bez artylerii. Po prostu. I bez okopów. Zostawię w obwodzie te oddziały. No i to jest problem, że ta artyleria nie jest stacjonarna, bo jest po prostu polowa, jest stacjonarna, że nie można jej poruszyć. To jest jej problem. Może tak się rozszerzymy. Jako pierwsza linia to jest 13 pułk, 18, 24, 26, 5, 13. To mamy nawet 14, drugi to jest nawet nasz pułk. Pierwszy pewnie został w tym, w innej osadzie. Dobra, tu mamy i tych. Tutaj, już. Wrażenie na cały odcinek. Takie wrażenie, że to będzie. Ja mam niestety jeszcze ostrzał z szeregami, ale chcę go zrobić. Wkrótce. Kajeci już nas się wbili. Dobra. Też bym tu posłał. Okej. Też biegiem, panowie. No, ładnie strzelamy. Czy to jest oddział piechoty liniowej, co niestety. Dobra, nasza milicja w sumie, by ją tu posłać, też idzie. Gdzie jak idioci dają się, tak biegną głupio. Dobra, wy panowie. Też do przodu. No musimy ten ostrzał z szeregami wykupić. Ej, odkryć. Ale zmierza już drugi pułk. Wyjdą kolejne pułki milicji.
Ta flanka ma się najgorzej, o dziwo. Okej. Kolejne dwa pułki widzę. No dobra, tu jeszcze idzie pułk milicji. Kolejny pułk milicji. Dobra, nasza kawaleria. By wybić te pułki uciekające. Mieszkańcy szybko panikują, taka jest prawda. Okej, ci też chcę panikować. Tu jeszcze idzie na kolejny pułk milicji. Ładnie, tutaj jeszcze coś. Gwardia generalska się pojawiła. Został pół drugi. Dobra, niech też już idzie. Dobra, na tych. Uda się ich pobijać. Okej, ładny ostrzał dla nich. Panowie. Gdzie się wracają w dużych ilościach? Okej. Salwa będzie udana, panowie? No ci pewnie już... Jeszcze jeden oddział widzę został. To jeszcze dwa oddziały. Co się jeszcze tu bije? Okej, wy do przodu. Trzeba wybić tą piechotę liniową, to jest nasz taki cel. Co, wszyscy spanikowali? Tak jest, zakończyłem bitwę. Heroiczne zwycięstwo. Dość długa bitwa, musieliśmy do nich wyjść. Myślałem, że komputer do nas przyjdzie. Mieliśmy 284 koni, prawie wszystko. Tracili. Dobra. Jeszcze mamy tu Saksończyków. W tym regionie.
regionie znajduje się nieużytkowana ziemia nadająca się pod uprawę. Budowa gospodarstw przyśpieszy. Dobra, dziękuję, że mi przypomniałaś. Co oni tu jeszcze mają? Trochę konnicy i piechoty liniowej, generał. Dziękuję. Państwo pokonane, Hanower. Region zdobyty, super. I wszystko ogarniamy. Dyplomacja. Mamy wojnę, już nie mamy wojny z tymi. Mamy z Wenecją, Wielką Brytanią i Wittenbergią. No, armię mamy. Tu mamy dosyć sporą armię w tych. W Wiedniu. Radzę, mamy jeden oddział. Tutaj też mamy jeden oddział. Tutaj mamy więcej oddziałów. Mamy więcej pułków. No ale dobra. Moim następnym celem była w sumie, no, to jest Westfalia. Możemy handlować ze Szwedami. Słuchajcie, ten... Okej, okay, mamy z nimi te. I tak, Bawaria nas nie lubi. Ale możemy z Westfalią. Mają wojnę z tymi. Jakby mają Wittenbergię i Bawarię. Tutaj niestety odrzucili, ale Bawaria też odrzuci, więc dobra. Dobra. Myślę, że... Nasz kolega... Będzie tutaj sobie odkrywał nam te tereny Wittenbergii. Co oni tu mają? Armia, dobra armia Wittenbergii. Dużo piechoty liniowej. Bardzo dużo piechoty liniowej. Mi się niezbyt podoba, że wojska zaczynają się ulepszać. Austria jest w sumie na jednej prowincji tylko. Też fajnie. Moglibyśmy na Szwedów ruszyć. Byłoby ciekawie, że w Kopenhadze jest taki garnizon. Już mi dałoby się to zdobyć. Mamy też troszeczkę problem z kasą. To jest jedyny w sumie problem. Raport budowlany. To ładnie budowało. Okej. Okay. Super. Jesteś kozakiem. Wyminowałeś im generała. No i tak, co my tu tak się mamy? Mamy to, nie mamy przędzarki, nie mamy tutaj takiego pieca koksowego. No ale dobra, technologie jeszcze robimy. Narzędzia pomiarowe, bo tam spadaje premię, mi się to przyda do dochodu. Stosunki dyplomatyczne, jak wyglądają stosunki, jeśli mówię, z Polską? Mamy 72, 24 uwielbieni, więc nas uwielbiają, fajnie. Może wreszcie chcecie pokój? Przędzarkę chcecie? Ho, ho. Że wy coś dacie mi swojego. Jezu, macie pod flotę tylko. Nie no, dobra, nie robimy z nimi pokoju. Co wygląda. No i tutaj jest mniejszy państw może Wittenbergia. Chociaż ja bym na nich poszedł. No. Średnio. Się opłaca wam płacić. No bo co wy tu macie? Tu macie liniowej. No bo jakbyśmy to w sumie... Prawnie moim zdaniem pokonali, jakbyśmy zrobili małą modernizację. Na przykład to bym wziął. Mamy arteria nieruchoma, niestety, więc ja muszę tutaj w to pójść. Fabryka uzbroń, będziemy mieli wtedy armaty średnie i dwudowki piechoty. To musimy zrobić jak najszybciej.
bo artyleria nieruchoma zbyt wiele nam nie da. W sumie ciekawe, jakie wojska mają Polacy. Pewnie na pewno mają trzy armie pełne. W tym regionie pojawiają się wołania o reformy spowodowane propagowaniem idei oświeceniowych przez badania naukowe i edukację. Mój dżentelmen nam niestety umarł. Można uspokoić, obniżając podatki lub zmieniając ustrój państwa. Inną alternatywą jest zniszczenie budynków, które przyczyniły się do rozprzestrzenienia tych idei i spacyfikowania ludności środkami wojskowymi. Kolejny strajk. No w tym Wiedniu nam ciągle strajkują. Bo to jest taka, że... O, tu mamy 2 funtówki piechoty. Tak, bo oni to za nas tu zrobili. W sumie jakby to w Berlinie wybudować. W sumie najłatwiej byłoby mi zająć Bawarię, chociaż mają też fajną armię już. To mają Polacy. Oj, Polacy mają już pikinierów. A też piechotę liniową. Najchętniej to bym przykład, jakbym miał Zagrzeb, zanim to zrobili Polacy, ten Zagrzeb bym im, mówiąc szczerze, sprzedał za Gdańsk. To bym bardzo chciał. No ale dobra. Może pójdziemy na Bawarczyków. No i to jest dużo Bawarczyków. Na nich pójdziemy. Wojskowo trzeba się przyszykować na nich. No tutaj ten garnizon Bamusze, chociaż jakby stąd. Wojska nasze są gotowe. Werbunek, co tu mamy? Tu mamy puntówki piechoty i dragonów od razu. Bym wziął to. Tutaj ich odesłał, a tutaj nie was, was i was i dragonów. Dobra, kończymy turę. Idziemy się szkolić na Bawarczyków, ale też wam tutaj podziękuję za uwagę. Po prostu widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy no, dalej jakąś kampanię tą prowadzić. Bo nie wiem już nie o co robić, bo troszeczkę jesteśmy w takim pędzeni róg, jeśli chodzi o podbój. No ale cóż, trzeba jakoś to prowadzić, więc widzimy się w następnym odcinku. Na razie.